kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym projekcie Denko. Mamy dokładnie 31 lipiec dzisiaj. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj jeszcze obrobić filmik i wrzucić, czy dopiero jutro, 1 sierpnia. No ale myślę, że to chyba raczej nie ma różnicy. Słuchajcie, okno mam otwarte, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych efektów specjalnych w postaci szczekania psiaków i tak dalej. Psiaki są na zewnątrz. Ja z kolei, jak widzicie, mam moją fryzurę na samuraja, ale przy otwartych włosach po prostu padłabym, ze mnie spływa cały makijaż. Mamy dzisiaj w Niemczech najgorętszy dzień lata, 39 stopni, ja po prostu umieram. Psiaki są co prawda na ogrodzie, ale też nie za długo, dlatego że no po prostu nie idzie wytrzymać, nie ma czym oddychać. Dobra, nie chcę przedłużać, przechodzimy od razu do rzeczy i dla wszystkich tych, którzy z Was są nowi na moim kanale, ja nie mam jakiegoś systemu w projekcie Denko, po prostu przede mną leży torba, z której wyciągam wszystko i tak jak leci Wam pokazuję. I pierwszy produkt, który tutaj wyciągnęłam, to jest relatywna nowość w DM-ie. Jest to Yuti Gold Glow Eye Pad Mask, czyli po prostu takie płatki pod oczy. Płatki, które są żelowe, są złotego koloru. W środku w opakowaniu są trzy podwójne płatki, czyli na trzy użycia. Powiem Wam, że one kosztują coś około 5 euro i byłam rozczarowana nimi niesamowicie, bo w sumie nie robiły nic, one miały nawilżać i intensywnie wygładzać, nie zauważyłam jakiejkolwiek różnicy, niestety one mi się obsuwały, trzeba było leżeć, a ja raczej nie lubię płatków, które mi spływają spod tej okolicy oczu, więc drugi raz do nich nie wrócę. Kolejny produkt to jest Fresh Light Magnolia and Repair Mask i to jest maska z ekstraktem z magnolii, z kompleksem keratynowym, która ma, jak znajdę to Wam powiem, nie wiem, nie jest nigdzie podane, w każdym bądź razie no ona miała intensywnie regenerować właśnie włosy. Ładne opakowanie, takie koreańskie typowo. Ale niestety, sama maska w sobie śmierdziała niesamowicie. No strasznie nieprzyjemnie, strasznie chemicznie. Tutaj miały być zapachy, czy nuty zapachowe bergamotki, czerwonych owoców, różowej orchidei, jaśminu, dzikiej róży, drzewa cedrowego i pudru. Nie, co prawda no wygładzała te włosy, ale to nie było też jakiegoś wielkiego szału, dla samego ładnego opakowania na pewno nie będę kupować po raz kolejny, natomiast tu jest produkt, którego mam jeszcze jedno albo dwa opakowania, dwa chyba, czyli Balea olejkowo-kremowy body lotion o zapachu orzecha marula i z olejkiem migdałowym. To jest limitowana edycja, która jest na jesień i zimę w sprzedaży. Na wiosnę i lato wyciągają ze sprzedaży i później tak wraca. Uwielbiam ten zapach. Ci z Was, którzy oglądają mnie już od dłuższego czasu, wiedzą, że jak one się tylko pojawiają, to ja je kupuję nagminnie. Uwielbiam, rewelacyjnie nawilża skórę, nie jest drogi, bo tam niecałe 2 euro. Coś wspaniałego i jak widzicie, oczywiście rozcięty i wygrzebany do samego końca. Co prawda nie na takie upały, bo wszystko z Was spływa. Ale ja go zużywałam powiedzmy w takie dni, kiedy pogoda była w miarę normalna. No i nie spływało ze mnie wszystko, czy nawet w dni, w które padało. Natomiast na co dzień używałam olejków. Zaraz po prysznicu stały bywalec, oliwka HIP, kolejna w użytku, plus coś, co widzieliście w ulubieńcach, Nakomi Skincare Massage Oil Delicious Chocolate Cookie. Pojemność 150 ml, który pachnią obłędnie i na pewno, jak tylko będę miała możliwość, to do niego wrócę. Szkoda, że mała pojemność, ale muszę też przyznać, że był dosyć wydajny, także bardzo gorąco mogę Wam polecić. Coś, co zużyłam dzisiaj rano, co dostałam od znajomej,
Garnier Fructis Oil Repair 3, przeznaczony do włosów suchych, zniszczonych. Miał je nawilżać, sprawiać, że będą gładkie i błyszczące. Srutu tutu. Ja ogółem nie jestem fanką Fructisa, jeżeli o to chodzi. Do Garniera już Wam raz mówiłam, że staram się więcej nie wracać. No ten szampon dostałam, dlatego go zużyłam, ale on mi obciążał włosy, pomimo że nie był perłowy, a przezroczysty. To nie zawsze, ale często gęsto potrafił mi te włosy obciążyć, więc no, no nic fajnego. Poza tym, że ładnie pachniał, nie widziałam, żeby robił cokolwiek. 50 maxi płatków takich owalnych z Ebelin. Kupuję namiętnie. Są, słuchajcie, dwa rodzaje. Są takie ekstra grube i są te. Tych ekstra grubych nie lubię, dlatego że a, rozwarstwiają się i b, pochłaniają bardzo dużo produktu. Te są cieńsze, nie rozwarstwiają się i nie wsiąkają tyle produktu, więc je wolę bardziej. Co my tu jeszcze mamy? Kolejny produkt z Balei. Tym razem jest to peeling pod prysznic, który był z limitowanej edycji i w sumie nie mam zielonego pojęcia, czy on jest jeszcze dostępny, dlatego że on dosyć długo czekał w końcu na swoją kolej. Miał przepiękny kolor, słuchajcie, ten kolor był taki naprawdę błękitny wręcz. Przyjemnie pachniał, muszę przyznać. Produkt wegański, same drobinki peelingowe nie były jakieś grube, ale były wyczuwalne, wiecie, na tak na co dzień, żeby się pomiziać, bardzo było to ok, aczkolwiek ja produktów tego typu, to znaczy peelingów pod prysznic z Balei w sumie nie lubię, no. Sięgam z reguły, jak wyjdzie jakiś nowy zapach, czy w sumie sięgałam kiedyś, bo teraz już się oduczyłam. Jak mam chęć, to kupię, bo nie są drogie, ale ogółem to nie jest nic, co by Wam zdarło skórę, chyba że jesteście osobami, które mają skórę bardzo wrażliwą, nie mogą takich gruboziarnistych peelingów używać, no to wtedy powinien się u Was sprawdzić. I skoro jesteśmy przy peelingach, tutaj także z Balei użyłam z limitowanej edycji peeling do ciała Icy Berry i to miał być o słodkim zapachu owoców jakby leśnych, malin i tak dalej. Powiem Wam, że zapach gumy do rzucia mamby? Nie mamby. Kurczę, jak one się nazywały? Huby buby, o! Huba buba, różowa. Zapach identyczny, więc niesamowicie sztuczny. Pojemność 100 ml, więc dosyć szybko się zużył ten peeling. Natomiast na pierwszym miejscu była parafina. Ten peeling tak oblepiał ciało, że to było niemożliwe, więc bardzo nieprzyjemnie mi się go używało. I co z tego, że ładne opakowanie rzucające się w oko, poręczne, no bo 100 ml. Natomiast nawet gdybym jeszcze raz zobaczyła, nie wróciłabym i nie mogę polecić Wam także. Tutaj zużyłam mydełko do rąk z Bath & Body Works Sea Island Cotton. To było mydełko w żelu, mydełko peelingujące, które miało rzeczywiście dość mocno wyczuwalne te drobinki. No wiecie, zapach, no niby zapach świeżości. Mi się ten zapach ze świeżością nie kojarzył. Zużyłam do tej wersji zapachowej, nie zamierzam wracać. Teraz mam bergamotkę i coś tam innego i tamten jest akurat bez drobinek peelingujących, po prostu zwykłe mydło. No jak mówię, do tej wersji zapachowej nie wrócę na pewno. Zużyłam też zapach, perfumy. Tu już niestety nic się nie wydobywa poza powietrzem. To jest Michalski Berlin. To była mała pojemność 25 ml. Już nieraz widzieliście u mnie takie perfumy słodkie. Dość porządnie się utrzymujące, nie są jakieś drogie, dostępne w drogeriach, jest kilka różnych zapachów, ja do tej pory miałam chyba 2 czy 3, ogółem lubię, nie mogę narzekać. Tutaj z Isany płyn dwufazowy Clean and Care do zmywania makijażu oczu, produkt wegański, tu mi jakaś resztka została, produkt wegański niby nadający się do zmywania makijażu wodoodpornego, niestety nie używam wodoodpornych produktów, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale ja ten produkt uwielbiam, kolejny już jest w połowie zużyty,
więc narzekać nie będę. Tutaj zużyłam, też jakaś resztka pływa, wszędzie mi jakieś resztki zostały, ze Schwarzkopfa C1 Blond Anti-Gelb Spray. I to był taki spray fioletowy, jak widzicie, czyli przeznaczony do włosów blond, który miał za zadanie... to jest w ogóle odżywka w sprayu, o tak. Poprawiać kolor blondu, sprawiać, że będzie on chłodniejszy i że refleksy będą bardziej widoczne. Pojemność 100 ml, cena 5 euro. Srutu tutu, srutu tutu. Nie zauważyłam, żeby robił cokolwiek, aczkolwiek tutaj ten psikacz bardzo dobrze działał, dlatego ja to opakowanie zatrzymam i tutaj w środku zrobię sobie tą swoją płukankę i będę używać, także, ale do tego produktu nie wrócę, jakoś nie przypadł mi do gustu. Czekajcie sekundkę, ja tu spróbuję powyciągać, co ja tu jeszcze mam, bo mam też sporo kolorówki, do której zresztą przejdziemy też zaraz, ale najpierw wyciągnę jeszcze produkty z pielęgnacji. I tutaj mam dwie takie miniaturki z Biotherm. Pierwszy to jest Anti-Pollution Skin Oxygen Lotion. Czyli lotion, który miał oczyszczać i minimalizować rozszerzone pory, przeznaczony do każdego rodzaju cery. To była pojemność 30 ml. Zużyłam w roli, powiedzmy, toniku do przemywania twarzy, jak najbardziej ok, ale nie wyróżniał się nie wiadomo czym. Natomiast tu jest jeszcze jeden Total Renew Oil Bio Search Self Foaming Oil Remover Makeup and Purifies. Taka miniaturka, także 30 ml, widzieliście w ulubieńcach, no coś rewelacyjnego, dlatego tutaj się więcej już nie będę rozpowiadać. Jeżeli interesuje Was, co mam do powiedzenia o tym produkcie, to zapraszam do poprzedniego filmiku, którym właśnie byli ulubieńcy. I teraz mamy, słuchajcie, maseczki. Tu mam maseczkę marki Phytocosmetic, rosyjskiej marki. I to była, słuchajcie, maseczka do włosów z serem pleśniowym i z oliwkami, która bardzo ładnie wygładziła mi włosy. To była pojemność niby 30 ml, ja to natomiast na raz zużyłam. Była fajna, ale nie wrócę do niej po raz kolejny, no bo już nie mam do niej dostępu. Tu do stóp zużyłam She Food regeneracyjna maska do stóp z jednorazową skarpetą plus She. Intensywna odnowa i odżywianie skóry, nie zawiera barwników, parabenów, silikonów, ftalanów i hipoalergiczna jest. Powiem Wam, że fajna maseczka do stóp, rzeczywiście te stopy nawilżyła, ale nie widziałam jakby długotrwałego efektu. Następnego dnia te stopy wróciły jakby do swojego poprzedniego stanu. Ja nie wiem, dlaczego u mnie takie produkty średnio działają, ale tam muszę Wam powiedzieć, że bardzo miała przyjemny zapach. I teraz zostały nam cztery maseczki, słuchajcie, do twarzy. Tu, o i tak. Pierwsza to jest Balea maska w płacie, oczywiście one są wszystkie, Hippie Wipes, i to była maseczka, która miała pachnąć po prostu letnim dniem na plaży. Miała przyjemny zapach, nie była ociekająca, delikatnie nawilżyła skórę, to nie jest jakaś droga, bo to wiecie, Balea, a była naprawdę ok. Kolejna to jest nowość i to jest Alverde Aqua, maska hydromaska, przeznaczona dla cery normalnej i mieszanej. Ta także nie była ociekająca, to produkt wegański. Powiem Wam, że bardzo ładnie nawilżyła twarz. Tutaj było napisane, żeby ją trzymać 10-15 minut na twarzy, ja ją trzymałam chyba z pół godziny. Po niej była skóra taka naprawdę mięciutka, czuć było, że jest nawilżona. Całkiem fajny skład, o dziwo nie ma na początku nigdzie alkoholu, także no mogę bardzo gorąco polecić. I tutaj mam dwie maski z drogerii Müller i to są maski marek własnych. Pierwsza to jest Body and Soul Wellness i to był Japan Spa Tradition i to była maska biocelulozowa, czyli rodzaj masek, który ja najbardziej lubię.
Tym razem miałam wrażenie, że ona była źle wycięta, jakoś inaczej miałam ją w pamięci. Mimo tego fajna maska. I tutaj druga, którą też widzieliście właśnie w holu. Tym razem marka Cadeavera, także marka własna drogerii. Drogerii Mula. I ta była rewelacyjnie wycięta. Niesamowicie przyjemnie trzymała się na twarzy, pomimo że to było niby 60+, to twarz po niej może nie były wygładzone zmarszczki, ale skóra sama w sobie była no wygładzona i nawilżona, tak bardzo przyjemna, także mogę bardzo gorąco polecić. Tutaj mamy takie małe przejście, bo mam zużyty jeden wosk i przejdziemy do kolorówki. Z Yankee Candle Dreamy Summer Nights. Uwielbiam, mam dużą świecę, ubóstwiam. Ubóstwiam ten zapach, bo to jest dla mnie zapach perfum Dior Addict. Ach, uwielbiam, naprawdę. No i przejdziemy do kolorówki. Coś, co często zużywam, czyli kredka do brwi z Catrice w odcieniu 0,20 Medium. Wiecie co, no kupuję z przyzwyczajenia. Dalej zdania może nie, może troszeczkę zmieniłam zdanie na jej temat, ale w dalszym ciągu uważam, że jest za droga na to, że jest tak niewydajna, bo mam aktualnie tą samą w użytku, słuchajcie, i pokażę wam, ile mi jej zostało po 3 użyciach. Tyle. Po 3 użyciach uważam, że to jest no mało. Także no z braku laku do nich wracam, ale no nie chcę polecać. Zużyłam także podkład, słuchajcie, w końcu. Bielenda Insta Makeup Fresh Glow Fluid rozświetlający, technologia naturalnego blasku w odcieniu Light Beige. Pojemność 30 gram, podkład, który już miałam dosyć długo. On jest, słuchajcie, tutaj naprawdę o zużyty, tutaj nic nie ma. On był dosyć ciemny, pomimo że to był najjaśniejszy kolor. On był dosyć, nie wiem czy zobaczycie, on był dosyć ciemny. Dlatego ja go musiałam niestety rozjaśniać, czy to innym podkładem, czy po prostu produktem do rozjaśniania podkładów. Mam go dzisiaj po raz ostatni na twarzy, też właśnie rozjaśnionego. Był fajny, ale nie urwał mi niczego, więc do niego raczej nie wrócę. Powiedziałabym, że to troszeczkę taka lepsza wersja kremu BB, coś w ten deseń. Po raz, słuchajcie, chyba już trzeci zużyłam ten sam róż Spitfire Glow Touch Compact Blush w odcieniu 0,30 Touch of Peony. I teraz wam pokażę, ponieważ on nie jest 100% zużyty, ale to, co zostało na brzegach, no ja już tego po prostu nie wydobędę, tym no nie nałożę na twarz, także dla mnie jest ten produkt zużyty, wygląda tak, o, bardzo lubię, bo inaczej bym nie kupowała za każdym razem i nie zużywała. Na wykończeniu mam też, słuchajcie, aktualnie ten, który używam z Maybelline, on wygląda tak, o, już widzicie, jak jest zużyty, ja nie wiem, co się dzieje, ale chyba pożeram róże do twarzy. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest, no ale jest. I ostatnie 4 produkty. 3 z nich to są produkty, do których non-stop wracam. Pierwszy to jest Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer w odcieniu 005 Light Natural. Tu nie wiem, czy będziecie widzieć, że on jest zużyty, no on leżał w torbie, dlatego może nie rzuca się tak w oko. Na początku pamiętam, jak pierwszy raz kupiłam, nie przypadł mi zupełnie do gustu, bo zbierał mi się pod oczami w zmarszczkach. Potem nagle przestał i od tamtej pory go kupuję. Bardzo lubię, natomiast teraz używam z Narsa, bo też go muszę w końcu zużyć. Kolejny produkt, który także ponownie zakupiłam, już mam w użytku, to jest Essence Volume Booster Lash Primer. Czyli po prostu jakby baza pod tusz, biała baza pod tusz, która sprawia, że rzęsy są wydłużone. Uwielbiam, niedrogi produkt, w dalszym ciągu do niego wracam. Trzeci produkt, do którego także non-stop wracam już od lat, to jest Rival de Lube Eyebrow Designer. Wcześniej był on w zupełnie innym designie, ale jak zmienili szafę z Rival de Lube, to i także zmienili co po niektóre produkty. To jest ten z taką mini szczoteczką. To jest produkt, który wasze brwi, słuchajcie,
betonuje dosłownie. Jak go nałożycie, ja go dzisiaj nie mam, mam inny produkt z Catrice. Jak go nałożycie na brwi, no normalnie mur, beton, one wam zostaną tam, gdzie nałożyliście. Nic wam się nie będzie przemieszczać. I ostatni produkt z całego tego dzisiejszego denka to jest NYX Proof It Base, czyli po prostu eyeshadow primer, waterproof. Z taką pacynką. Bardzo, bardzo, bardzo dobra baza pod cienie. Ja ją miałam długo, pomimo że to tylko 7 ml jest, miałam ją długo, używałam namiętnie. To nie był jakiś mega drogi produkt, tam nie wiem, 6-7 euro kosztował, ale na ten czas, co ja go miałam, jak najbardziej warty zainwestowania w niego pieniądze, czy pieniędzy. Rewelacyjnie utrzymywał cienie, nic mi się na nim nie rolowało, nic mi się nie zbierało, także mogę wam bardzo gorąco polecić. Ja aktualnie teraz mam, dzisiaj użyłam po raz pierwszy z Dermacol Eyeshadow Base. Ja wam tą bazę pokazywałam, dostałam ją na zeszłym spotkaniu blogerek i vlogerek, tu jest 7,5 ml. Zobaczymy, jak na dłuższą metę się będzie sprawdzał, ale jak tamto zużyję i nie będę miała innego, to na pewno wrócę do tego. No i moi kochani, to by było na tyle. Trochę mam wrażenie, że opuściłam się w zużywaniu produktów do denka. No, takie odnoszę wrażenie. No ale nic, może dlatego, że jest po prostu lato. Także co, żegnam się z wami i do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że we vlogu. Do zobaczenia, pa pa!